Horror gotycki łączy się z prozą sióstr Bronte w nieco koślawej i nieprzekonującej wizji Briana O'Malley'a. Tytułowi przeklęci to Rachel i jej brat bliźniak Edward, którzy zamieszkują osamotnione, rozpadające się wielkie domostwo Loftus Hall od pokoleń należące do ich rodu. Z dawnego prestiżu rodziny nie pozostało już jednak nic. Otaczają ich zaniedbane ogrody, a swój żywot wiodą w zapuszczonych i niemal pustych pomieszczeniach, które budzą niepokój ciągłym skrzypieniem podłóg. Utrzymują się dzięki zatrważająco szybko kurczącym się zasobom dawnego majątku rodu, którego zostali jedynymi spadkobiercami po tragicznej śmierci rodziców. Śmierci jednak przewidywanej, ponieważ rodzina Rachel i Edwarda została przeklęta, przez co, aby zachować spokój i utrzymywać upiory w szafie, rodzeństwo musi przestrzegać wyraźnych obostrzeń, m.in. chodzić spać przed północą, nigdy nie wpuszczać do domu obcych i zawsze być blisko rodzeństwa. Panujące zasady stają się szczególnie irytujące dla dorastającej nastoletniej dziewczyny, która pragnie zaczerpnąć nieco świeżego powietrza otaczającego świata. Tym bardziej, gdy do miasteczka po wojnie powraca młody i przystojny żołnierz Sean, znienawidzony przez irlandzkich pobratymców za walkę po stronie Anglików. Czy jednak perspektywa spełnienia osobistych marzeń okaże się dla Rachel na tyle pociągająca, że porzuci osnutą mrokiem rodzinną tradycję? Przeklęci mają bardzo interesujące podstawy, ale w ogóle nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Mamy tutaj do czynienia z motywem wchodzenia w dorosłość młodej kobiety, która zostaje rozdarta między bardzo głęboko zakorzenionym przywiązaniem do brata i własnymi ambicjami. A to wszystko w osnowie konfliktu irlandzko-angielskiego. Narracja prowadzona jest bardzo spokojnie, na początku wręcz ślamazarnie, jakby reżyser starał się zwrócić szczególną uwagę widza na to drugie dno opowieści. Drugie dno, które jednak w ogóle nie wybrzmiewa, ponieważ co rusz zostaje ono przyćmione przez dość sztampowy horror, któremu brakuje wyobraźni i pomysłowości. O'Malley korzysta z doskonale znanych sztuczek, dość schematycznie podkreślając grozę domostwa i otaczających go otwartych przestrzeni. A jak film zaczyna za bardzo zbaczać w stronę dramatu, to wrzuci jakiegoś jumpscare'a, żeby nieco rozruszać całe towarzystwo. I to właśnie ten narracyjny chaos, ciągłe niezdecydowanie reżysera, w którą stronę poprowadzić historię, jest głównym problemem filmu. Przeklętym brakuje odpowiedniego balansu, który wydobyłby te solidne podstawy uniwersalnego, a zarazem również stricte narodowego przekazu. O'Malley ciągle wpada w skrajności nijak nie spajające się w zadowalającą całość, pozostawiając wrażenie ogromnego niedosytu. Przykład kolejnej filmowej grafomanii. W Kochankach jednego dnia Garel snuje opowieść o związkach i problemach pojawiających się w złożonych relacjach damsko-męskich, ale zamiast rzeczywiście wnikać i pogłębiać meandry problemu, skupia się na efekciarskiej formie, która wydaje się interesująca już chyba tylko dla niego samego. Spokojny i płomienny romans profesora filozofii Gilesa ze znacznie młodszą studentką Ariane zaburza pojawienie się w mieszkaniu córki mężczyzny, Jeanne, która po dramatycznym rozstaniu z narzeczonym musiała znaleźć nowe miejsce do życia. W ten sposób zawiązany zostaje trójkąt skomplikowanych zależności, którego wewnętrzne interakcje stawiają pytania na temat charakterystyki, podstaw i sensu związku. To, co w teoretycznym opisie brzmi całkiem interesująco, w praktyce wypada szalenie blado, bo Garel wydaje się sypać słowem, które jednak ostatecznie prowadzi donikąd. Reżyser całkiem zmyślnie buduje kolejne konflikty i zgodności, które całkowicie rozchodzą mu się w przyjętej formie. Zanurzony w tradycji francuskiej nowej fali, Garel stara się ubrać swój film w szaty niegdyś popularnego nurtu. Bardzo wyraźnie brakuje mu jednak nie tylko energii Godarda czy Truffaut, ale także świadomości współczesnego kina. Widać to na przykład po zblazowanej ścieżce muzycznej, która chyba miała jeszcze bardziej podkreślać obyczajowy wydźwięk Kochanków jednego dnia. W praktyce wypada ona okropnie karykaturalnie i przywodzi na myśl raczej najtrywialniejsze telenowele. Nie pomaga także fakt szatkowania narracji, która fragmentaryzuje historię, sprawiając, że kolejne wątki pozbawione zostają puenty i logicznej podbudowy. Przez to film w ogóle nie eksploruje pytań, które sam zadaje i, co gorsza, nie pozwala zrozumieć emocjonalności bohaterów. W zestawieniu z tą pretensjonalną, nowofalową formą, całość prezentuje się jako nieskładna i w gruncie rzeczy zatrważająco pusta wydmuszka. Spoilers.
W recenzji wspomniałem o niewykorzystanym ogromnym potencjale filmu, o czym można się przekonać analizując całą historię. Mimo tej aury tajemniczości roztaczanej przez O'Malley'a dość szybko można odgadnąć, że za przekleństwem rodziny stoi proceder kazirodztwa, kultywowany przez kolejne pokolenia. W kontekście przedstawionego konfliktu irlandzko-brytyjskiego można interpretować, że chodziło o pokazanie pewnej niezdrowej fiksacji na punkcie uwielbienia własnego narodu. Miejscowi wałkonie, tak szalenie obnoszący się ze swoim patriotyzmem i nękający Szona, zastanięcie po drugiej stronie barykady podczas walk, sami nawet nie brali udziału w wojnie. Ich aktywność ograniczała się do jakże dzielnego przeklinania Anglików, kryjąc się przy murach miasteczka. Ta dość jednostronna krytyka jest o tyle uzasadniona, że reżyser stara się za pomocą dawnych kontekstów komentować współczesność i ciągle istniejące animozje narodowe. Podkreśla to również uniwersalny wątek Rachel, próbującej oswobodzić się z więzów tradycji rodzinnej i zerwać z tymi dawnymi, niszczącymi praktykami wcześniejszych pokoleń. Spotkałem się z krytyką logiki filmu, że przecież rodzeństwo mogło uciec z przeklętego domostwa. Twórcy wcale nie popełniają jednak błędu w tym wątku, ponieważ ukazują bardzo wyraźnie wręcz niezdrowe przywiązanie brata dziewczyny, Edwarda, do tradycji. Jego psychika została już tak spojona z pewnym obrazem rodziny, że nie jest on w stanie myśleć przez jakikolwiek inny pryzmat. Żyje całkowicie pochłonięty przez panujące zasady, w ogóle nie myśląc o innych rozwiązaniach. Rachel natomiast zaczyna wątpić, ale także staje przed tragicznym wyborem, ponieważ warunki są jasne. Gdy wybije północ, ma być blisko brata. Niezastosowanie się do obostrzeń może poskutkować krwawą zemstą upiorów, która w wypadku jej odejścia dotknęłaby tylko Edwarda, niezdolnego do opuszczenia domu. W pewnym momencie filmu O'Malley zaczyna wręcz bawić się z widzem tą wiarygodnością percepcji rodzeństwa, sugerując, że może to tylko ich wrażliwa, a podatna na bodźce psychika płata im figla, że może zaraz okaże się, że upiory to tylko pewna metafora ich koszmarnego dziedzictwa. Zamiast zostawić jednak jakąś furtkę, w finale wykłada wszystkie karty na stół, a karty to niestety już nieco zużyte. Przez cały film O'Malley ma wyraźny problem z decyzją, w którą stronę film powinien podążać. Przy braku jakiegoś połączenia, jakim właśnie mógł być twist odsłaniający, że upiory to tylko wyobrażenie rodzeństwa, opowieść w ogóle nie spaja się w przekonującą całość. Jako horror nie spełnia swojej roli, ponieważ długie wątki dramatyczne ciągle wyrywają z napięcia, natomiast jako dramat załamuje się logicznie w zbyt wielu miejscach. Po zakończeniu seansu pozostaje więc głównie uczucie irytacji wywołane niewykorzystanym potencjałem. Sam zalążek historii jest naprawdę interesujący. Giles nie może spokojnie popaść w szał uniesień miłosnych z nową partnerką, ponieważ zostaje zmuszony do ojcowania Jeanne, co odrywa go od, wydawałoby się, beztroskiego związku z młodszą kobietą. W tym samym czasie jego córka nawiązuje więź z Ariane, która stara się pomóc rówieśniczce w przeżyciu rozstania. Cały film to jednak zlepek scen, które zaledwie kronikarsko odnotowują kolejne wydarzenia, nie zagłębiając się w meandry ciekawych i skomplikowanych zależności. Gary chaotycznie kluczy między wątkami, nie wiadomo więc, o co dokładnie mu w ogóle chodzi. Można by się upierać, że w ten sposób chciał pokazać prozę życia i że ta tragedia miłosnego zawodu jest wpisana w dole człowieka. Problem w tym, że podkreślająca filmowość, jawnie nawiązująca do tradycji nowej fali, forma całkowicie wyrywa z tego wrażenia. A i w tym aspekcie kochankowie jednego dnia są zatrważająco bezwartościowi. Reżyserowi brakuje jakiejkolwiek świadomości współczesnego kina. Wspomniałem, że twórcy użyli najbanalniejszej ścieżki dźwiękowej, która pewnie miała być formą typowej dla nowej fali zabawy, formalnej zgrywy, ale w tym wypadku non-stop sprawia wrażenie, jakby widz oglądał kolejny odcinek na wspólnej, szczególnie zestawiając ją z wystudiowanymi biało-czarnymi zdjęciami. Film prezentuje się więc jako niezbyt zgrabna obyczajówka, a miejscami wręcz telenowela, z jej wszystkimi najgorszymi przywarami. Garel powinien koniecznie zapoznać się i wziąć sobie do serca pamiętne starcie Michała Walkiewicza z Barbarą Białową, szczególnie kłótnie o postmodernizm i trawestację. Trawestowanie nie jest żadną wartością, jeżeli nie chodzi o nic więcej. No, jak pani jako filmowiec nie może tego zrozumieć?